Proszę Państwa, długo się do Państwa nie odzywałem, co najmniej półtora tygodnia, ale to dlatego, jak się Państwo domyślacie, że zostałem zaatakowany no, z najcięższego kalibru armaty, jaką tylko można sobie wyobrazić, mianowicie z armaty antysemickiej. Zostałem zakwalifikowany jako czołowy antysemita trzeciej, może nawet czwartej Rzeczpospolitej. Po felietonie, jak i 29 marca nadałem na antenie Radia Maria, a poświęconym krytyce polskiej polityki zagranicznej, a w szczególności roszczeniom żydowskim ponownie podniesionym 16 marca przez pana Davida Harrisa i tym razem takim, i to było właśnie impulsem do wygłoszenia tego felietonu na antenie, że pan premier, który, pan Harris ponownie wystąpił z żądaniami, bo on zawsze, jak tylko jest u nas, to zawsze to robi, ale dotychczas tam był jakoś zbywany takimi półsłówkami, a tym razem pan premier Marcinkiewicz 16 marca obiecał mu, że ta sprawa zostanie załatwiona jeszcze w tym roku. Ponieważ chodzi o kwotę 60 albo nawet 65 miliardów dolarów, a więc równowartość rocznego budżetu państwa, a żądania i pana Harrisa, czyli Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i Światowego Komitetu Żydów są pozbawione podstaw prawnych, uznałem za stosowne poinformować o tym polską opinię publiczną, zanim będzie za późno.